Oto patroni honorowi Mystery TV. Dziękuję Wam za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju kanału. Carol Dale. Dziarski gość, który uważał się za lepszego od innych tylko dzięki pieniądzom ojca. Kim tak naprawdę by był, gdyby nie możliwość panoszenia się za dolary tatusia? Tym, kim był cały czas, czyli zwykłym śmieciem. Szumowiną, która nie zasługuje na nic innego niż cios nożem pod żebra. Cios, który powoli uświadamiałby mu, jak wiele błędów popełnił i jak wiele osób zranił. I właśnie to był plan Tima. Wypatroszyć go jak rybę. Rozpłatać mu gardło i patrzeć, jak się wykrwawia. Chciał obserwować jego minę. Strach. Przerażenie. Ostatnie rozpaczliwe prośby i błagania o litość. Nieobecny i zaskoczony wzrok, na którym malować się będzie tylko jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego ja? Przecież mój stary ma kasę. Dlaczego muszę zginąć? Chciał widzieć tę bezradność, która na pewno zagości w jego umyśle. Tę bezsilność, dzięki której uświadomi sobie, że nie jest ponad innymi. Że nie ma prawa, by krytykować innych lub traktować jak śmieci. Może zrozumie, że postąpił źle. Może nawet będzie chciał naprawić swoje błędy i obieca, że się zmieni. Ale będzie już za późno. Nic nie pomoże Carolowi Dale'owi odkupić swoich win. Może tylko sam Pan Bóg będzie w stanie wybaczyć mu jego wybryki i dopuści go do swojego Królestwa Niebieskiego. Tim poświęcił kilka dni na dokładną obserwację Dale'a. Śledził go, poznając jego rytm dnia, o której wychodził, dokąd szedł po szkole, z kim się spotykał, o której wracał do domu. Wszystko, co było mu potrzebne do tego, aby zaplanować swoją zbrodnię w 100%. Tak, jak zrobiłby to William Spencer. Czy był przygotowany? Tak mu się wydawało. Taką miał nadzieję. Jaka była prawda? Czy tydzień obserwacji był wystarczający? Czy tak robił jego ojciec? W sumie ojciec przecież też popełnił jakiś błąd, który doprowadził policję niczym po nitce do kłębka. Kłębka, którym był William Spencer. Dziś był wtorek. Dzień, w którym Carol Dale miał aż nazbyt dużo wolnego czasu. Tim wiedział, że prawie codziennie chłopak chodzi na spacery po okolicy. Tuła się bez celu, słuchając czegoś na słuchawkach. Zdziwiło to trochę Spencera, ponieważ spodziewał się, że jego życie tętni spotkaniami towarzyskimi, imprezami i trawionymi doszczętnie pieniędzmi ojca. Oczywiście wszystkie przyjaźnie nie były tymi prawdziwymi. Bo nie byli to przyjaciele Carola, lecz jego portfela. Przyjaciele Granta, Franklina i Jacksona. A tu niespodzianka. Dale błąkał się samotnie. Możliwe, że bez grosza przy sobie. Po prostu wychodził z domu w luźnym t-shircie, spodenkach i szedł przed siebie. Nie robił nic szczególnego. Po prostu chodził. Od czasu do czasu sięgał po papierosa. Zapalił, popuszczał kółeczka z dymu i szedł dalej. Zatrzymywał się w przeróżnych miejscach, zazwyczaj na uboczu, z dala od głównych ulic, domów i miejsc publicznych. Czasami przesiadywał na plaży, obserwując zachód słońca, a innym razem szedł do lasku, tego samego, w którym zginął Stewart. Dziś wybrał się w kierunku rzeki, która również znajdowała się tuż za terenem szkoły. Nie była wielka,
a jej szerokość miała tylko kilka metrów. Lecz wiele osób urządzało tu sobie pikniki lub po prostu przesiadywali, wpatrując się w niebo. Dale musiał mieć swoją upatrzoną miejscówkę, ponieważ wyglądał na takiego, który wie, gdzie iść, a także na takiego, który był tutaj nieraz. Pewnym siebie krokiem pokonywał kolejne metry, ostatecznie dochodząc do kompletnie opustoszałego zaułka. Była to niewielka polanka, dosłownie 4-5 metrów średnicy, ukształtowane jako lekkie wgłębienie w terenie, jednak skutecznie izolowało od otoczenia. Dale zeskoczył i przysiadł nad brzegiem, wyciągając kolejnego papierosa. Tim uśmiechnął się w myślach, ponieważ nie mógł wymarzyć sobie lepszego miejsca zbrodni niż taki właśnie zaułek. Co więcej, nie ma lepszego miejsca na pozbycie się zwłok niż rzeka, która może doprowadzić ciało wprost do oceanu. Wszystko układało się wręcz zajebiście. Nawet nie przyszłoby mu do głowy, że jeśli coś układa się świetnie, to powinien wiedzieć, że coś się najprawdopodobniej spieprzy. Tkwiąc w niewielkich zaroślach, skryty za białą maską z palcami zaciśniętymi na rękojeści noża, poczuł lekkie wibracje w prawej kieszeni spodni. Wibracje, po których rozbrzmiał dzwonek telefonu. Kurwa, kurwa! Tylko tyle wykrztusił z siebie jego umysł. Natychmiast, niemal na oślep, zaczął przyciskać telefon w kieszeni, próbując wcisnąć przycisk zasilania, którym przerwałby połączenie. Poskutkowało, bowiem telefon błyskawicznie zamilkł. Jednak to wystarczyło, by plan poszedł kompletnie w pizdu. Tim spojrzał w kierunku Dale'a, który nie siedział już nad brzegiem, wpatrując się w taflę wody. Stał przodem do Spencera i rozglądał się nerwowo. Halo? Jest tu ktoś? Co powinien zrobić? Wyskoczyć z krzaków i rzucić się na niego z nożem? Na pewno udałoby mu się go zabić, bo Dale nie był z tych wysportowanych i silnych. Ale nie obyłoby się bez walki. Dale stawiałby opór. Mogłoby dojść do bójki. Mógłby zacząć krzyczeć, a wtedy wszystko było możliwe. Tim nie miał pewności, że gdzieś dalej nie siedzi jakiś wędkarz, który byłby gotów natychmiast zareagować na krzyki. Doszłaby adrenalina, stres, który być może sprawiłby, że Dale stałby się o wiele trudniejszym przeciwnikiem. Za dużo niewiadomych. Zbyt dużo znaków zapytania. Mało konkretów. Jest tu ktoś? Wyjdź i pokaż się, to spuszczę ci w pierdol, Cvelu. Słyszysz? Chcesz mnie podglądać? Dale schylił się i chwycił leżący nieopodal kamień, którym rzucił w kierunku Spencera. Tim praktycznie był przygotowany na cios. Lecz kamień upadł kilka metrów za nim. Wyłaź, Cvelu! Kolejna wibracja. Momentalnie chwycił telefon, wciskając przycisk zasilania. Kurwa mać! Wiem, że tu jesteś! Znowu to słyszałem! Wyłaź, chuju! Tim nie miał wyboru. Dale doskonale zdawał sobie sprawę, że jest obserwowany. Atak nie pójdzie zgodnie z jego planem. Musiał się wycofać. Szedł szybkim krokiem w kierunku Venice Avenue. Niemalże kipiał ze złości,
Nie tak miał wyglądać ten dzień. Nie tak miał zakończyć się ten wieczór. W ogóle wszystko poszło nie tak. A przecież wszystko układało się wręcz idealnie. Nawet miejsce, w które poszedł Dale, było najlepszym miejscem zbrodni, o jakim Tim mógłby pomarzyć. Wszystko spieprzone. Wszystko spieprzone przez Jennifer. To ona zadzwoniła do niego w najmniej oczekiwanym momencie. To jej telefon spierdolił cały jego plan. To jej telefon spłoszył Dale'a i pokrzyżował Timowi plany. Tak, zrobił błąd, nie wyciszając telefonu. Zrobił bardzo karygodny błąd. Banalny, dziecinny. Zapewne jego ojciec łapie się teraz za głowę ze wstydu. Ale po kiego chuja musiała dzwonić akurat w tym jednym pieprzonym momencie? Jak na zawołanie w kieszeni spodni rozbrzmiał dzwonek jego komórki. Zagryzając zęby ze wściekłości, spojrzał na wyświetlacz. Jennifer. Już chciał odrzucić połączenie, jednak wiedział, że dziewczyna nie da mu spokoju. Zacisnął zęby jeszcze mocniej i wcisnął zieloną słuchawkę. Halo. Rzucił i aż sam skrzywił się na dźwięk swojego agresywnego tonu. Tim? Zapytała niepewnie Jennifer. A kogo się kurwa spodziewała? Prezydenta Stanów Zjednoczonych? A kto inny? O co chodzi? Nie bardzo mogę teraz rozmawiać. Powiedział. Chociaż jego myśli krzyczały: spierdalaj, przez ciebie nie udało mi się zrobić tego, co planowałem od tygodnia, głupia cipo. Słuchaj, powinniśmy chyba w końcu zacząć pracować nad projektem, nie uważasz? Kurwa, jeszcze ten pieprzony projekt. Tak, ostatecznie zgodził się zrobić z nią ten projekt. Jennifer napisała do niego, że nie ma zamiaru robić go z Cooperem. I cóż, uległ i się zgodził. A teraz kompletnie o tym zapomniał. A tak naprawdę to miał to kompletnie w dupie. Teraz był skupiony na zupełnie innych rzeczach, które i tak popsuła mu właśnie Jennifer. Tak, może masz rację, ale po prostu mam trochę innych spraw na głowie. Do projektu jest jeszcze sporo czasu. Tak, ale w przeciwieństwie do ciebie nie lubię zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Lepiej mieć wszystko dobrze zaplanowane. Przygotować się odpowiednio i po kolei wypełniać zadania. No popatrz, właśnie chciałem to zrobić. Rzucił w myślach, spluwając na chodnik gęstą ślinę. To jaki masz konkretnie plan, bo naprawdę nie mogę gadać. Okej, to wpadnij do mnie w piątek. Omówimy wszystko i podzielimy się materiałami. Może tak być. Dobra, muszę kończyć. Na razie. Tim natychmiast rozłączył się, chowając telefon do kieszeni. Nawet przez chwilę nie poczuł się głupio z powodu tego, jak potraktował Jennifer. W sumie nie zrobił jej nic złego. A ona z kolei pokrzyżowała jego dzisiejszy plan na morderstwo. I tak zachował pełną kulturę, bo powinien ją opieprzyć, że na przykład robił coś ważnego, a ona mu przeszkodziła. Tylko co by powiedział, gdyby zapytała: a co robiłeś? Srałem? Waliłem konia? Szykowałem się do morderstwa? Nieważne. Cokolwiek by się nie stało, i tak się teraz nie odstanie. Tim był nowy w szkole. Zresztą jak wielu tu uczących się, zwłaszcza pierwszoklasistów. Ale i tak był w gorszej sytuacji, ponieważ wielu uczniów znało się ze znajdującej się w niedalekim sąsiedztwie szkoły podstawowej. On nie znał nikogo. Poza paroma wyjątkami w postaci osób ze swojej klasy. Jednak to wcale nie pomagało mu w obieraniu kolejnych celów do spełniania misji ojca. Gdyby miał wytypować 10 osób, które chciałby zamordować ze swojej starej szkoły, zrobiłby to w mniej niż 15 sekund. Tutaj nie potrafiłby tego zrobić nawet w godzinę. 10 osób? Kurwa, tyle to on nawet nie zna.
dlatego musiał poznać uczniów. Ale nie wszystkich. Musiał poznać tych, którzy są prawdziwą skazą tej placówki. Uczniów ze starszych roczników, którzy porządnie dają się nauczycielom we znaki. Tych, którzy mają problemy z prawem, którzy za nic mają zasady obowiązujące w szkole i których rubryki uwag pękają w szwach. Jak miał to zrobić? Jedyną skarbnicą wiedzy, w której znajdowały się wszystkie potrzebne mu informacje, był oczywiście elektroniczny dziennik. Jak się do niego dostać? Wszelkie plany zakładające włamanie do dziennika na lekcji nie wchodziły w grę, ponieważ nie mógł zrobić czegoś takiego w obecności całej klasy. Do pokoju nauczycielskiego nie miał wstępu. Podobnie jak do gabinetu dyrektora, do którego przecież nie uda mu się włamać. Obecność w gabinecie psychologa, który też miał dostęp do dziennika, również nie była możliwa bez odnotowania tego faktu przez nauczyciela. Jest tylko jedno miejsce, w którym nauczyciel ma dostęp do dziennika, a obecność ucznia w tym miejscu nie rzuca się w oczy. Biblioteka. Pracownik biblioteki, tak jak każdy inny pracownik szkoły, miał dostęp do dziennika. Tim musiał tylko obmyślić plan na to, w jaki sposób uzyskać dostęp do komputera pracowniczego. Pierwszym krokiem było oczywiście pójście do biblioteki. Była całkiem spora. Regały z równo poukładanymi książkami i stoliki z komputerami, przy których siedziały zaciekle czytające coś osoby. Z zadowoleniem odnotował fakt, że jego obecność tutaj nie została zauważona przez kompletnie nikogo. Każdy zdawał się być pochłonięty swoimi sprawami. Najpierw zdecydował się na zlustrowanie otoczenia. Mianowicie, ile osób jest w bibliotece i w jakich konkretnie miejscach? Dziewczyna pod oknem zwrócona plecami do biurka bibliotekarki. Dwa biurka dalej, kolejna wpatrzona w rozłożone przed siebie książki. Na środku pomieszczenia, przy ustawionych w szeregu ławkach siedziały kolejne dwie osoby, które w milczeniu przepisywały jakieś notatki. Na ostatniej ławce zauważył chłopaka, który na stołówce szkolnej stanął w obronie kucharki i spiął się z Karolem Dale'em. Też wpatrywał się w jakieś książki, robiąc sumienne notatki. Wniosek był pocieszający. Nikt go nie zauważał i każdy miał go w dupie. Pora na krok drugi. Podszedł do regału znajdującego się najbliżej biurka bibliotekarki. Kobieta siedziała, wpatrując się w ekran laptopa i uzupełniała jakieś rubryczki w Excelu. Jeśli miała uruchomiony dziennik elektroniczny, super. Jego plan ma szansę na realizację. Jeśli nie, wątpił, by udało mu się włamać do dziennika. Obrócił się i podszedł do kolejnego regału, z którego mógł lepiej obserwować monitor laptopa. Nadal jedyne, co widział, to okno Excela, w którego rubryczki kobieta cały czas zawzięcie coś wpisywała. Nagle zastygła w bezruchu i obróciła się w kierunku Tima. W czymś ci pomóc? Tim, lekko zdezorientowany, szybko spojrzał na regał, przed którym stał. Geografia. Tak głosiła tabliczka na samej górze. Nie, ja szukam materiałów na pracę z geografii. A szukasz czegoś konkretnego? Może ci pomóc? Nie do chuja! Jak chcesz mi pomóc, to daj mi dostęp do dziennika. A jeśli nie, to po prostu się nie wpierdalaj. Pomyślał Tim. Nie, poradzę sobie, ale dziękuję. Kobieta uśmiechnęła się i obróciła w kierunku laptopa. Kliknęła myszką i w tym momencie Tim zobaczył okno przeglądarki, w której otwarty był dziennik elektroniczny. Kobieta spojrzała na jakąś rubryczkę, a następnie powróciła do Excela, wpisując sobie tylko znane dane. Bingo.
Tim wyszedł z biblioteki, stając nieopodal na korytarzu. Sięgnął po swój telefon komórkowy i kliknął ikonkę przeglądarki internetowej. W wyszukiwarce wpisał hasło Venice High School. Kliknął na ikonkę telefonu, powodując automatyczne wybieranie numeru. Jeden sygnał. Drugi. Sekretariat szkoły Venice High School, słucham. Dzień dobry. Czy może mnie pani połączyć z biblioteką? Tak, już łączę. Tim usłyszał jakieś kliknięcie, po którym rozbrzmiała jakaś zidiociała melodyjka. Po chwili usłyszał kobiecy głos. Ten sam, który kilkanaście sekund temu pytał go, czy w czymś mu pomóc. Słucham, biblioteka. Dzień dobry. Jakaś paczka jest do pani w pokoju nauczycielskim. Powiedział Tim, starając się brzmieć poważnie. Paczka? Do mnie? No to czemu nie przynieśli do biblioteki? No przecież zawsze mówiłam, żeby wszystkie paczki kierować na bibliotekę, tak? Nie wiem, ja tylko informuję. A nie może mi ktoś przynieść? No może jak ktoś będzie szedł do biblioteki, to weźmie. Ale pewnie szybciej będzie, jak pani sama odbierze. Och, matko, no dobrze, zaraz przyjdę. Tim rozłączył się i wyjął z plecaka podręcznik. Usiadł pod ścianą, wpatrując się w przypadkowo otwartą stronę. Drzwi do biblioteki otworzyły się, a ze środka wyszła kobieta w średnim wieku, krocząc powoli w stronę pokoju nauczycielskiego, który znajdował się w innej części budynku. Spencer wiedział, że ma maksymalnie 5 minut, zanim kobieta wróci z powrotem do biblioteki. Dlatego postanowił nie marnować ani chwili. Schował książkę i wszedł do środka. Tak jak przypuszczał. Nikt nawet nie podniósł głowy, by sprawdzić, kto wszedł. Szybkim krokiem ruszył w kierunku biurka bibliotekarki. Obrócił laptopa w swoją stronę i podniósł ekran. Zaklął pod nosem, ponieważ od razu wyświetliła mu się strona logowania do systemu, zabezpieczona hasłem. Szybko analizował wszelkie możliwe warianty. Jeśli wpisze hasło błędnie, zostaną mu zapewne 2 lub 3 próby logowania. Jeśli za każdym razem wpisze złe hasło, komputer zostanie zablokowany, a fakt ten zostanie odnotowany przez bibliotekarkę. Wtedy sprawdzą monitoring i wszystko stanie się jasne. Jeśli wpisze hasło błędnie i odpuści, bibliotekarka po powrocie także zauważy, że ktoś próbował wpisywać hasło i również będzie mogła chcieć sprawdzić na monitoringu, kto czaił się za próbą włamania do jej komputera. Zawsze mógł też powiedzieć, że jest nowy. Chciał coś sprawdzić w internecie i pomyślał, że skorzysta z najbliżej stojącego komputera, prawda? Zrobienie z siebie debila było zawsze najlepszym rozwiązaniem. Zatem do dzieła. Spojrzał na klawiaturę. Pomyślał przez chwilę, a następnie wpisał hasło biblioteka. Natychmiast zobaczył komunikat informujący, że wpisane hasło jest nieprawidłowe i pozostały 3 próby. Wiedział, że hasła w takich miejscach nie są raczej zbyt skomplikowane, aby kobieciny nie miały problemów z ich zapamiętaniem. Na pewno nie jest to też hasło osobiste, ponieważ z tego komputera korzystały też inne pracownice biblioteki. Z czego powinno składać się hasło? Z liter i cyfr. Biblioteka 01. Enter. Podane hasło jest nieprawidłowe. Pozostały 2 próby. Kurwa. Czasu coraz mniej. A Timowi pozostawało naprawdę niewiele opcji. Po prostu wiedział. Czuł to pod skórą, że jest blisko i hasło jest banalnie proste. Co jeszcze przeoczył? Biblioteka 1, 2, 3. Enter. Podane hasło jest nieprawidłowe. Pozostała 1 próba. Kurwa, kurwa, myśl, Tim. Co jeszcze? To twoja ostatnia szansa. Potem zostanie ci tylko udawanie debila przed bibliotekarką.
Czego brakuje? Czego jeszcze brakuje? Wielkich i małych liter. Tim wcisnął Shift, a następnie B. Potem małymi literami wpisał biblioteka. Na końcu 01. Enter. Bum! Przed jego oczami ukazało się okno Excela. Natychmiast je olał, zrzucając do paska, a wywołując zminimalizowane okno przeglądarki. Bez chwili zastanowienia wszedł w zakładkę strona główna. Przyglądał się przez chwilę interfejsowi, studiując kolejne zakładki. Klasy, oceny, tematy, wyjścia grupowe, wiadomości. Jest. Zakładka uwagi. Po kliknięciu otworzył się nowy widok. Klasy, wychowawcy, uczniowie. Sporo tego. Wcisnął zakładkę uczniowie, a następnie sortowanie malejące. Bingo. Tym sposobem ujrzał nazwiska uczniów z największą liczbą uwag negatywnych. Wyjął telefon, wywołał aparat fotograficzny i zrobił zdjęcie pierwszej stronie z uwagami, która ukazała się na ekranie. Następnie ponownie wcisnął ikonę strona główna, zrzucił okno dziennika do paska, zamknął pokrywę laptopa i obrócił go na pierwotną pozycję. Ledwo odszedł od biurka w kierunku regału geografia, a drzwi otworzyły się ponownie. Tim zauważył, że kobieta jest lekko zdenerwowana. W sumie też by był. Na darmo przeszła cały budynek, bo przecież żadnej paczki nie było. W tym momencie drzwi biblioteki otworzyły się ponownie. Do środka zaś wpadł Carol Dale. Na jego twarzy malowała się wściekłość. Rozejrzał się dookoła. Zatrzymał wzrok na siedzącym przy ostatniej ławce chłopaku i ruszył w jego kierunku. Ty! Krzyknął, zaburzając panującą w pomieszczeniu idealną ciszę. Dopiero teraz obecni tu uczniowie raczyli podnieść głowy i wrócić do rzeczywistości. Chłopak, który wszedł Dale'owi w drogę na szkolnej stołówce, podniósł się z miejsca. Dobrze się bawiłeś, Cwelu? Dale zrzucił plecak i zamachnął się, by uderzyć chłopaka prawym sierpowym. Ten jednak, w sposób tak dokładny i spokojny, jakby robił to milion razy, zrobił unik, chwytając Dale'a za nadgarstek, wykręcając mu rękę i przyciskając twarz do blatu biurka. Kurwa, puść mnie! Co tu się dzieje? Krzyknęła bibliotekarka, wybiegając zza swojego biurka. Zaatakował mnie. Puść mnie, pedale jebane! Chłopak, którego imienia Tim nie znał, docisnął gębę Dale'a mocniej, a ten tylko syknął z bólu. Puść go! Mam zawołać dyrekcję? Krzyczała nauczycielka, chłopak postanowił odpuścić. Odsunął się i pozwolił Dale'owi stanąć jak człowiek. Myślisz, że to zabawne? Człowieku, o co ci chodzi? Sam zacząłeś. Było mnie nie śledzić. Taką frajdę sprawia ci łażenie za kimś i podglądanie? Fajnie było? Co chciałeś zrobić? Pobić mnie? O czym ty mówisz? Nigdzie cię nie śledziłem, człowieku. Pierdol, pierdol. Jak jesteś taki cwany, to chodź. Będę na ciebie czekał w tym samym miejscu o 9:00. Pokażesz, jaki jesteś kozak. O czym ty pieprzysz? Czekam o 9:00. Dale już go nie słuchał. Chwycił leżący na podłodze plecak i ruszył z powrotem w kierunku drzwi biblioteki. Tim był przygotowany. Miał wszystkie potrzebne narzędzia, na które składały się skórzane rękawiczki i nóż. Postanowił nie zabierać ze sobą maski, ponieważ ciężko było ją schować, a poza tym był w takim miejscu, że raczej nikogo innego tutaj nie spotka. Nie musiał zatem dbać o swoją anonimowość. Telefon miał wyłączony, nie wyciszony, wyłączony. Nikt mu nie przeszkodzi. Jennifer nie zadzwoni w sprawie projektu i nie spieprzy mu tego planu. Nie zapiszczy mu Messenger czy inne gówno.
Po prostu nikt nie będzie miał z nim kontaktu. Skrył się w tych samych zaroślach, z których obserwował Dale'a za pierwszym razem. Przyszedł tutaj wcześniej, aby uprzedzić Karola. Ten był przekonany, że to ten chłopak czaił się na niego w krzakach, dlatego wyzwał go na pojedynek w tym samym miejscu. Oczywiście to nie on śledził Dale'a, więc naprawdę nie wiedział, o co mu chodziło w bibliotece. Ale to tylko kolejny dar od losu, który pozwala mu naprawić poprzedni błąd. Kolejne przymknięcie oka przez szczęście, które postanawia się raz jeszcze do niego uśmiechnąć. A może to jakieś niewyjaśnione działania jego ojca, który obserwuje go i dał mu szansę się zrehabilitować? Może uznał, że syn zasługuje na jeszcze jedną próbę. Dlatego pokierował losami jego kolegów w taki sposób, aby podać mu Dale'a na tacy. Może. Wszystko było możliwe. Spencer nasłuchiwał dokładnie, lecz nadal nie usłyszał żadnych kroków. Obawiał się też, że Dale mógł przyjść z jakąś obstawą, która pomogłaby mu sprać gębę temu biednemu chłopakowi. W sumie ciężko byłoby spodziewać się walki fair play ze strony Dale'a, prawda? Co ty tu kurwa robisz? Tim aż podskoczył, natychmiast wyskakując z zarośli i odwracając się w kierunku głosu, który dobiegł zza jego pleców. Stanął twarzą w twarz z Karolem Dale'em, który trzymał gruby kij nad swoją głową, niczym zawodowy bejsbolista gotowy do ataku. Kurwa, jakim cudem go nie usłyszał? Jak to możliwe, że ten podszedł tak blisko, a Tim nawet nie zorientował się, że ktoś się na niego czai? A gdyby tak nie zapytał, tylko postanowił od razu przypierdolić mu trepa w plecy? Mógł przecież pomyśleć, że to ten gość z biblioteki, prawda? Pytam, kurwa, co tu robisz? Głuchy jesteś? Ja... Tim kompletnie nie wiedział, co powiedzieć. Jak miał wytłumaczyć swoją obecność w tych właśnie krzakach? Co miał mu powiedzieć? Że srać mu się zachciało i chciał ukręcić tu kawał Nutelli? Że przyszedł konia zwalić, rozkoszując się okolicznościami przyrody? Mów, kurwa! Ja byłem dziś w bibliotece. No i co z tego? Mam ci brawo bić, kurwa, z tego tytułu? Mam cię dotknąć, bo jesteś taki zajebisty, że chodzisz do biblioteki? Gdy Dale kłapał jadaczką, w głowie Tima zachodziły niemiłosiernie skomplikowane procesy myślowe. Szybkie znalezienie odpowiedniego wytłumaczenia. Nie, po prostu słyszałem o twojej kłótni z... Tim urwał, bo przecież nie wiedział nawet, jak ten chłopak się nazywał. Z tym pedałem, Adamem? Tak. Słyszałem, że umówiliście się tu na solo, więc... No, po prostu chciałem przyjść i zobaczyć. Chwila ciszy. Dale przyglądał mu się wnikliwie, a jego spojrzenie wręcz świdrowało Spencera na wylot. Tim czuł, jak jego serce bije niczym oszalałe. Wiedział, że w rękawie ma nóż, który w razie ataku spokojnie zdąży chwycić. Ale czy zdąży zrobić z niego pożytek? Dale uśmiechnął się i opuścił kij. Pff, czyli co? Chciałeś sobie zrobić widowisko, tak? No, tak. Można tak powiedzieć. Karol Dale przeszedł obok Tima i stanął przy brzegu, spoglądając gdzieś na drugą stronę rzeki. A kiedy przyjdzie Adam? Jeśli w ogóle przyjdzie. Powinien być o 9:00. Ale to cipa. Pewnie stchórzy. A ty jesteś sam? A z kim mam kurwa być? Nie wiem. Nie boisz się, że Adam przyjdzie z obstawą? Jak przyjdzie z obstawą, to się wycofam. A jak przyjdzie sam, to mu wpierdolę. A o co w ogóle wam poszło? Śledził mnie. Pewnie za to, co stało się na stołówce.
Może chciał mi spuścić w pierdol. Nie wiem. Odpowiadał Karol, wciąż wpatrując się w drugi brzeg rzeki. Ale zaraz. Mówisz, że byłeś w bibliotece i przyszedłeś popatrzeć na nasze solo, tak? No, tak. Ale skąd wiedziałeś, że to tutaj? Przecież nie powiedziałem dokładnie, gdzie to będzie. W tym momencie ostrze noża zatopiło się w boku Karola. Raz, potem drugi i trzeci. Błyskawicznie, jakby ciosy zadawał automat. Dale osunął się na kolana i upadł. To ty... Ty mnie śledziłeś. Dlaczego? Bo jesteś śmieciem. Śmieciem, który trzeba posprzątać. Czytał Jakub Rutka.